Hej, hej, siemanko, z tej strony Mates i witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu Cities Skylines. Czemu drugi sezon? No bo w pierwszym było brzydko, było źle, było za szybko, ogólnie nie spełniło moich oczekiwań i tak dalej, dlatego rozpoczynamy sezon numer 2. Nowa mapa, tu już wszystko odblokowane, jak widać, przez to też będziemy mieli wszystkie tam rzeczy w tych krokach milowych i tak dalej, no ale żeby było to wszystko prędzej, szybciej i w ogóle. Mapa troszeczkę po liftingu, zmieniona koniczynka tutaj dodana, zmieniona, trochę wygładzone, jakieś tam miejsce na stare miasto i tak dalej. Oczywiście tona modów, tona obiektów, między innymi. Dobra, to ja się zaczynam już budować jako tako. Może sobie zrobimy z takiej drogi, myślę, że będzie ok. I tak. Oczywiście mody, wszystko mapa w opisie, mody w opisie, nie żeby nie było. Tutaj nam się chyba nie zgadza droga. Już się zgadza. W takim bądź razie postawimy sobie tu na wjazd jakoś rondo. Halo, gdzie są drogi? Dziękuję. Myślę, że takie rondo będzie na początek zdecydowanie najlepsze. Myślę, że nie ma co dawać na razie trzypasmowej, dlatego sobie damy może taką z pasem zieleni po środku. Coś tu może kiedyś powstanie. Może od razu sobie na tą stronę się wniesiemy. O pieniądze się nie martwię, no wiecie, no. Może można było stwierdzić, żeby to tak nie było aż tak szybko i w ogóle, ale myślę, że nie będzie jakoś zbytnio z tym problemu. Wiem, że tu sobie puścimy w dół taką dróżkę. Tu potem sobie też. A dobra, od razu sobie siatkę zrobimy. Dzisiaj wszystkie mody są w opisie, jak już wspomniałem, z linkami do pobrania. Także, jakby się ktoś coś pytał, wszystko jest podane. Więc nie ma co robić. Wiecie. Myślę, że tu tak. Dobra, powiedzmy, że na razie tak powinno być. Myślę, że to by było dobre rozwiązanie. To możemy sobie usunąć. Tu niech sobie zostawi. Zostawimy sobie taki kwadracik. Czemu nie? Zrobimy trochę nieregularnej tutaj tej siatki, żeby, wiecie, nie było tak monotonnie i tak dalej. Te sprawy. To oczywiście nasze kochane Cities jest jakie jest. Dobra, myślę, że no właśnie. Jednak nie tak sobie zrobimy. Zrobimy sobie. Tu się nie zmieści, także sobie zrobimy. O, tak. I prawdopodobnie tak. Ogólnie, jakbyście słyszeli jakieś wiertarki, niewiertarki, szlifierki czy inne tego typu rzeczy, to nagle pół osiedla stwierdziło, że będzie robić remont, nie? No bo czemu by nie? Dobra zmiana i te sprawy, także z góry, jeśli będziecie słyszeć jakieś, wiecie, tego typu rzeczy, to sorry. Dobra, tu myślę, że na razie tyle. Tu potem jak wygląda sytuacja. Dobra. Tu sobie zrobimy tak. Tu sobie możemy w sumie zrobić jakiś taki piękny 90-stopniowy zakręt. Myślę, że nawet gdzieś dotąd. Jakiś taki ładny, duży. Tu sobie potem poprowadzimy. Tak. Tu coś na pewno będzie, kiedyś tam, prędzej czy później, ale to się zobaczy w trakcie i tak dalej. Nie, w planach nie będzie, wiecie. Dobra, tu musi tak być. Tak bardzo oszczędność kratek. Nie będzie wieża czy pompa. Dobra, na razie postawimy sobie pompę, potem i tak się wszystko przeniesie, już nawet mam tam wszystko i tak dalej. W takim razie tu będzie poopy pipes, sobie będzie wylatywać i tak dalej.
Nie będzie samo takie budowanie, wiecie, jak teraz. Będą timelapsy, będą różne dziwne inne rzeczy. To zobaczymy od potrzeb danego materiału, danego źródła i tak dalej, co będzie użyte, co będzie trzeba pokazać. No i mniej więcej w takim to będzie wymiarze. Dobra, czy sobie stawiamy wiatraczek, czy sobie postawimy, myślę, że moją ukochaną elektrownię, którą dosłownie się wciacha wszędzie. Tu sobie na razie zrobimy, skaczemy od miejsca do miejsca, nieważne. Tu sobie ciachniemy przemysł, na razie kawałek w tym miejscu, potem się go gdzieś przemieści w inne miejsce, ale to wiecie, to potem. Dobra, to sobie puścimy. O jest. Sobie ciachniemy tak. Dobra, myślę, że taki przemysł sobie tu potem będzie mógł być, będzie wystarczająco. Okej, pyk, pyk. Rury oczywiście nierówno, bo czemu miały być równo, także postawimy sobie tutaj przy wjeździe takową elektrownię. Sobie piękne druty przewalimy przez rondo, bo przecież czemu by nie? Wiecie, high voltage i te sprawy. Jak kogoś strzeli, to trudno. Tu się krateczki rozsypały, ale to też trudno. Ale zaczynamy tu od domku, bo tu będzie taka, powiedzmy, strefa takich podmiejska, bo całe miasto to już tak z planów będzie sobie na tej wyspie. Na niecałej, bo jakby było na całej, to by gra wybuchła i w ogóle, wiecie, 100 tysięcy plus mieszkańców i umiera wszystko. No ale mniejsza z tym, także tu sobie możemy zrobić tak. No, obudzili się prawdopodobnie, ale jeszcze nie ma. To nie ma prądu. Oczywiście wy się nie możecie wybudować tak, żeby prąd był. Oh my god. Dobra, tu sobie puścimy tak, żeby tu było równo. Tu tak i tu tak. Te druty i tak będą do wywalenia potem, prędzej czy później. Raczej później, znając życie. No ale cóż, trudno się mówi. Co i wygląda to na ten moment tak. Zobaczmy, co nam się tu ciekawego buduje. Jak jakieś tam rezydencje, nie ma prądu. No przecież wiem, że nie ma prądu, bo po co się tu wybudować, nie? Dobra, przyspieszymy trochę czas. Może się ktoś zachce tu budować. Tu sobie możemy, w sumie to sobie tu postawimy jakąś komercję, coś w ten deseń. Myślę, że tyle na razie im wystarczy. Przecież nowe miasto to w ogóle, jak to śmiesznie wygląda, nie? Tak, bardzo realistycznie. Dwie ławeczki, jakieś coś. Beacon Energy Drink. Co jest? Aha, nie ma prądu, bo nie ma wody w prądzie. No co za. Jak ja tą grę kocham, po co się wybudować tu, gdzie mi jest łatwiej? Nie, najlepiej się wybudować gdzieś tu i problem z głowy. Dobra, co nam się wybudowało oprócz penis. Ważne. Markecik, popsoda, jakieś tam pierdoły. Jak ten ruch się kształtuje? A, to jest rondo autostradowe, to nie. My takiego nie. Chociaż. Nie, my chcemy jakieś ładne takie rondo, wiecie. Aleja, coś te sprawy. Trzy pasy w jedną stronę. Myślę, że będzie wystarczająco. Po co nam autostrada w tym miejscu? Dobra, już mamy zapotrzebowanie na przemysł standardowo. Zatem postawimy sobie trochę tu. Oczywiście syfu narobią, ale to się przeniesie daleko i w ogóle. Potem tu mamy też bardzo ciekawe miejsce na umieszczenie całej, powiedzmy, naszej rozdzielni wodnej gospodarki, główienko i te sprawy. Także no i ten ruch,
Kurczę, nie wiem skąd on się tu tworzy, ale wygląda to po prostu obłędnie. Przynajmniej nasza kończynka daje radę, bo... Tu posiedzę, porobię strzałeczki, żeby to się nie korkowało jakoś, ale to potem. Bo na razie to tu się nie da po prostu. Dobra, tu przemysł sobie jest, ludzie są i stawiamy sobie już od razu, zaczynamy, bo to już byłby krok milowy jakiś pewnie. Mamy 260 mieszkańców. Tak, aha, a to mi się tu nie pokaże, nie? Ale dobra, mniejsza z tym. Mamy te wszystkie mody na odblokowanie, wiecie, bo motyw europejski jest niby mapy, ale vice versa też to działa, także... Myślę, że tutaj możemy sobie postawić... Postawimy sobie taki ładny posterunek policji gdzieś tutaj. Ta aleja sobie potem zostanie, także... W sumie niech sobie będzie. Ustawimy... to. Piękna policja. Dobra. Już pojadą łapać przestępców. Postawimy sobie także straż, ale straż sobie postawimy tą. Na przykład tutaj. Czyżbyś jechał łapać przestępców? Nie. O nie, chyba się gdzieś pali. O nie, pali się. Ja już myślałem, że penis się pali. No ale dobra. Zobaczmy tą piękną akcję gaśniczą. Zielni strażacy zajeżdżają, bo po co sobie przejechać przez pas zieleni? A właśnie, u strażaków też muszę ustawić to resp... No bez jaj. Dobra, nieważne. Nieważne naprawdę. To i to. Zobaczmy naszych dzielnych strażaków, czy jak dojadą. Ale zauważyłem, że chyba się przy tym... A nie, jest. Są sygnały, tylko takie mniejsze. No, tego już się chyba... Drogerii już chyba nie uratują. No, ale... Mniejsze. Z tym mówi się trudno. Dzielni panowie strażacy, kurczę... Po co jak tamten przejechać przez środek drogi, przecież paść zieleni, co to, no właśnie, co to jest, nie? Ale nie, bo straż będzie jechała, no, drugi koniec. Dobra, nieważ. Tu mamy bardzo, bardzo fajny, bardzo polecam ten mod, który nie pokazuje oczywiście wszystkiego, bo się buguje non stop, ale myślę, że jest do tej, jest wystarczający, różne takie, wiecie, nie trzeba w zakładkach bezpośrednio tego przeglądać. Co my tu jeszcze byśmy potrzebowali? Klinikę jakąś ładną. Myślę, że też taką europejską można postawić. Chociaż i taka mi pasuje. Jakoś tutaj tak można by ją postawić. Jest bardzo fajna, bardzo ładna. No. No i na razie to zaczyna jako tako wyglądać. Nie powiem, że nie. Coś jeszcze byśmy potrzebowali jak cmentarz na przykład. Cmentarz może sobie tu gdzieś postawimy. Co wy na to? To jest chyba na lekkim wzniesieniu, nie? To tak, tak. Zatem sobie postawmy gdzieś, a tu czy ten się zgubił, czy co? Nieważne. Postawimy sobie jakoś ładnie tutaj cmentarz. Nie wiem po co mi ta droga, ale niech sobie będzie. Cmentarz był tu chyba. Przy alei, a tutaj sobie postawimy tonę parkingów oczywiście, bo miasto bez parkingów to nie miasto w moim wydaniu. Myślę, że takie parkingi przy... Aha, przy... cmentarzu wystarczą, oczywiście jak u mnie parkingów będzie tona, bo w ogóle parkingi kace i tak dalej. Jeszcze potrzebują prąd, żeby sobie mogli grać swoje ulubione gry wideo, jak na przykład City Skylines i
i tak dalej. No. W ogóle te światła mogę wyłączyć, bo po co? I w sumie myślę, że... Czemu wy jeździcie tak? Aha, dobra. Chyba rozkminiłem, jak to wygląda. Po to, żeby oni sobie wjechali tu, do tego sklepu, muszą zapitalać przez całą naszą tutaj to piękne coś. Dobra, dodamy sobie tu jeszcze, nie wiem, no cóż. To się nazywa po prostu magia planistyki. Pauza, ciach, drut, ciup, ciup, dziękuję. Fajnie mieszkać naprawdę pod wysokim napięciem, napięciem, no cóż, bywa, muszą mi mieszkańcy wybaczyć, coś ciekawego. Dobra, szkoła sobie będzie, może za chwilę. Będziemy potrzebować... od śmieciarki. To od śmieciarki sobie będą gdzieś tu. Chociaż też będzie czas dojazdu. Też na razie postawmy na przykład gdzieś tu. Jak biogas facility, to chyba też będzie zbierać śmieci. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, co może mamy w strefie przemysłowej. Ubrania, tonę dymu. W ogóle... Powiem wam, że fajnie wyglądają jakoś tak. I te SimCity 5 mają swój urok, i te też mają swój urok. Tutaj. No cóż. Można powiedzieć, że tak. Może sobie byśmy jakiś park zrobili. Co wy na to? Myślę, że to byłoby idealne. Na przykład w tym miejscu. Na jakiś ładny park. I to będzie takie, wiecie, pod znakiem parku, tylko oczywiście nie ta zakładka. To proszę mi to dać, dziękuję. Ścieżeczki jakieś. Myślę, że takie tutaj sobie zrobię. Zdaje się, że to jakiś taki motyw ma bardziej ziemny, jakiś taki ładniejszy, bo... Ale beton tak wygląda jak beton, nie? Pytanie, czy beton tu wylać w tym parku, czy takie ście... Zrobimy może tak. Beton do wejść, a potem... Ale to wygląda beznadziejnie. Nie. Tak nie będzie. My sobie jakoś tak. Jakieś tam, wiecie, tu ścieżeczki. Jakieś tam tutaj. Już nie ma problemu. Przepraszam. No nie masz. Sobie damy tutaj i sobie stąd damy tutaj. Do tego skrzyżowania w ogóle jak to beznadziejnie wygląda. Myślę, że taki parking wystarczy. Tu sobie możemy też jakieś boisko dać przy okazji. Jak... Albo może damy im jakąś dmuchaną tutaj coś tego. Ogród botaniczny. No, coś się postawi. Park dla psów. Ale myślę, że to im można tu wstawić, żeby wygenerowało też jakiś ruch. Powiedzmy. Dobra. A potem sobie tu dostawimy jakieś pierdołki, jak na przykład parking, albo i nie, dobra. Hem. Mamy tu coś w ogóle? O, w ogóle więcej, a tak. Na przykład boisko do kosza, może sobie... Myślę, żeby się nie tak przylepiło, tylko tak inaczej. Albo dobra, postawmy im to gdzieś tu.
Nie wiem, czemu to się nie chce połączyć, ale zaraz sobie to połączymy. No i jest pięknie. Na jakieś drzeweczka czy coś. Zwykle nie ta kategoria. Dobra. Pojedynczo. Ciach, ciach, ciach. Gdzieś się będzie słyszana tona myszki, no ale trudno. Dodamy sobie jakieś krzaczki. Krzaczki to możemy sobie dodać. O Jezu, nie tak. Na przykład jakoś tak. Trochę krzaczków, trochę tutaj w ogóle innych takich. Czemu to się nie respi, nie wiem. Ten to park będzie takim burdelem troszeczkę drzewnym, no ale... Co to za drzewo? Też może sobie być. Park to park. Niech nie marudzą. Jakieś choineczki, coś, teges, meges. Że wam powiem, że to wygląda beznadziejnie. Ale dopełnimy trochę drzewami. Jakieś krzaczki też będę musiał pościągać w sumie. Tutaj sobie damy jakieś takie stojące, sterczące. Tutaj jakieś takie drzewko jeszcze. Na przykład to jest oak. Z tego oak. Wyleciał mi z głowy. Teraz no ale. Taka różnica powiedzmy. W ogóle też te drzewa niektóre są tak przesadzone. No ale dobra, tu mamy jakiś park, czyli jeszcze możemy dodać jakieś ławeczki, bujawki na przykład. Powiedzmy tutaj. Tutaj też jakieś huśtawki. Jakieś ławeczki czy coś. Jakieś kosze z roślinką. Dobra, powiedzmy, że tak może być. Aha. Dobra, to wiecie, na potem o, czegoś szukuję ławki. Takiej normalnej, najprawdopodobniej. Mam. Sobie dać im trochę ławeczek. Ławeczki są fajne. Pyk. Pyk. Że one tak równo stoją, że to aż boli. Dobra, to chyba trochę za dużo tych ławeczek, ale trudno. Tu damy sobie ławeczkę. Tu damy ławeczkę. Myślę, że będzie uczęszczany ten park. Tu damy ławeczkę. Tu też damy ławeczkę. I tu też damy ławeczkę. Jeszcze powinienem się bardziej przyłożyć do tego parku, bo potem znowu będę płakał, że nic nie wygląda tak jak chciałem, żeby na początku wyglądało, no ale... Ale mówi się trudno, prawda? Się trudno, będę potem kwękał 5 godzin nad tym, że to jest B i tak dalej. Dobra, postawimy sobie tu i postawimy sobie tu ławeczkę. Dobra, jak to wygląda? Może jakieś światełko? Nie mam świateł. Dobra, mniejsza z tym. Ups, nie to. Coś jeszcze mamy ciekawego, ładnego, żeby tu dać, oprócz samolotów. Czy... Myślę, że nie. Chociaż może coś by dać, coś mamy ładnego. Myślę, że możemy sobie ogrodzić jakoś ten park. Zobaczmy, jak to będzie ogrodzone wyglądało. Dać mi to. Nie. Nie. Dobra, myślę, że tym pięknym akcentem tego parku, który jest tak beznadziejny, że aż boli. Chociaż mieszkańcy nie narzekają, sobie biegają, tu kogoś widziałem chyba. Ale najwięcej osób tu sobie, no jakiś parking im dajmy tutaj.
w sumie bardzo dobrze pomyślane. Na przykład jest for shoppers, to nie, to jest za długie, za duże i w ogóle. Że ten będzie idealny. No. Mają już park, mają parking, mają wszystko, mają gdzie. Ojoj, śmieci. Chyba to nie nadrabia. No dobra, także na dzisiaj kończymy. To śmieci się ogarnie w następnym naszym odcinku pięknym. Sobie jeszcze zapełnijmy, bo przecież nie mamy problemu ze śmieciami, możemy przyjmować tysiące mieszkańców. No ale dobra, na dzisiaj byłoby tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału, do śledzenia tej serii, bo to się fajnie rozwinie, mam nadzieję. Tyle terenów, no i w ogóle. Także, no, trzymajcie się, do następnego odcinka, no i pa, pa!